Są jeszcze y, dwie kwestie, które takie mi przychodzą teraz. Pierwsza to jest, y, na wielu tych wydarzeniach są ludzie, którzy uczą, jak manifestować pieniądze. To jest bardzo, bardzo częsta, o, o. że tak powiem, sztuk, sztuka w cudzysłowie. I teraz tak, nie negujemy tego, że jak się manifestuje pewne rzeczy w życiu. No, bo my wiemy, jak tak, to zrobić, prawda? Tak. Włącznie z pieniędzmi. Nie ma znaczenia, co, to, co chcemy zmanif zmanifestować. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, przyjdź do mnie, zapłać, to ja ci powiem, jak wymanifestować konkretną sumę pieniędzy. Tak. On jest doradcą. Co ty o tym uważasz? Kancelor, doradca. Co ja o tym uważam? Znowu to jest moje zdanie. W każdej chwili... Dziecko może przyjść do ojca. Powiedz: Ojciec, co mam zrobić? Mam za mało na stragan, a chcę kupić tanio pomidory i gdzieś je postawić. A nie mam na razie ani na stragan, ani na pomidory. Ja, czemu ja o tym mówię? Ja tak uczyłem mojego syna, który mnie sprzedaje pomidorów i jednak komputery. Ale kiedyś on potrzebował pieniędzy, to przyszedł do mnie. Do ojca mówi: Daj mi pieniądze, ja mówię, na co? Bo ja potrzebuję to, to, to i to. Ja mówię: To zobacz, możesz na przykład iść do supermarketu, to było w Ameryce, tam pomagasz ludziom paper or plastik. Bierzesz taką torbę taro, niesiesz do samochodu, wkładasz do bagażnika, dają ci dolara, dwa dolary, trzy dolary, zbierasz sobie, w ciągu siedmiu dni będziesz miał ze 120 dolarów z uczciwej pracy i nawet nie jest ciężka tego. Ale ja chcę teraz. Ja mówię, ale teraz to dostajesz ode mnie już ileś tam, ale poszliście z kolegą grać w tego bandytę i daliście komuś innemu zarobić. Nazbieraj sobie pieniądze z kolegą, kupcie sobie używany aparat, Wstawcie tego do jakiegoś baru, ludzie wam będą rzucać do tego, wy będziecie raz na tydzień wyciągać pieniądze, w międzyczasie będziesz chodzić tam nosić te pakunki, będziecie mieli obaj bardzo dużo. Oni obaj nie chcieli. Jeden dlatego, bo nie musiał, to był Egipcjanin. Mój syn z Egipcjaninem zrobił pokój na Bliskim Wschodzie, ale w Teksasie. Egipcjan miał bogatego ojca, bardzo bogatego, i on nie miał czasu z nim rozmawiać. How much you need? I mu dawał tam odpięk ode mnie. I już. Ile razy, ile by nie przyszedł? to masz byle, by... ja miał czas na moje telefony. Ale ja jestem innym ojcem. Raz, że nie miałem tak dużo jak jego ojciec, a dwa, że uważam, że trzeba sobie kupić skarbonkę, a nie wrzucać innym do skarbonki. Tak jak są ludzie, że chodzą do kasyna i przegrywają pieniądze, jakie rodzice im dali. Poznam człowieka we Frankfurcie, już go nie ma, który przegrał nawet mieszkanie, rodzice dla niego harowali z numerami na ręce, po 800. Harowali ciężko, żeby dziecku, jakbyśmy umarli, żeby mu została poszedł i przegrał to też. To ja Roberta uczyłem już inaczej, mm -hmm. prawda? Więc my możemy wejść do wewnątrz mm -hmm. i poprosić, co mogę zrobić teraz, jakie będą rady szły. Ej, ja tam nic wewnątrz nie słyszę. Dobrze. Jeżeli ktoś ci mówi, ja ci pomogę w tym, kropka. To jest w porządku. Chodź zrobimy razem coś. Mm -hmm. Bardzo w porządku. Chodzi o wspólnotę, o razem. Gdzie dwóch usiądzie w moim imieniu, tam jestem z wami, mówił Chrystus. Ale jak ktoś mówi, masz biznesplan, zrób sobie biznesplan, przyjdź do mnie, albo jeszcze sprytniej, ja tobie zrobię biznesplan i ci powiem, jak ty ze mną będziesz zarabiać, ja ci będę dawać z tego i nagle ja biorę 80%, ty 20%. Nie widzę w tym równowagi. Mój ojciec by nie chciał, mój Stwórca by nie chciał, tak ma być równowaga. Fifty-fifty. Mm -hmm. Zauważ, że u muzułmanów na przykład nie wolno być lichwiarzem. U Żydów też nie, mimo to zawsze byli. Mm -hmm. Dlaczego? Bo to jest szybki sposób. I ty nie musisz harować, masz niewolników. Watykan podchodzi do tego w ten sposób, że przecież jest napisane, że ci, co mają, będzie im dodane, a ci, że nie mają, ale to jeszcze to, co wierzą, że mają, będzie im zabrane. No to właśnie my realizujemy ten plan. Tak też nie. Muzułmanie robią inaczej. Ty masz biznesplan, idziesz do banku, pokazujesz biznesplan, oni nie biorą lichwy, oni ci mówią: Dobrze, my będziemy twoim wspólnikiem. W tej chwili już masz wspólnika tak jak to pójdzie dalej nie wiadomo, bo nagle wspólnik może się na różne rzeczy zgadzać, na różne nie zgadzać nie może zrobić klauzuli, bo jak ty mówisz jak zrobimy klauzulę, nie, nie albo jesteśmy wspólnikami, albo nie to ty mówisz, dobrze, bez klauzuli to później, ponieważ nie ma w klauzuli to nie mówię, słuchaj, my jako bank mamy lepsze doświadczenie, ale ja bym jednak nie możesz woleć Dlatego, bo bez naszych pieniędzy byś dzisiaj już nie zarabiał. I nie ma umowy. Tak. To jest też bardzo sprytne. Bóg nie chce spryciarzy, tylko bra dzieci, bracia i siostry. No. Dlaczego to jest takie trudne? Tak, ale z nimi nie. Właśnie tak. Zauważ, że na Bliskim Wschodzie muzułmanie się nie mogą zjednoczyć, Żydzi się nie... nie Żydzi. E, e, s, e, jak oni się nazywają? Semici się nie mogą zgodzić, wszyscy przeciwko wszystkim, byleby nie razem. Nadchodzi nowa era, wszyscy będą razem. Dobre wieści są takie, że powoli nawet Iran z Irakiem zaczynają znowu współpracować, czyli ten szyizm i, i, i też suna, i też jednak oni czują, że w biznesie, oni tego nie robią z dobrych serc to jest biznes ale opłaca się robić interesy, niż mieć coraz więcej kalek. Tak. Po cichu wychodzi najaw, że dużo państw arabskich, takich naprawdę muzułmańskich, zarabią saudyjską włącznie. Mhm. Od lat robiły interesy z Izraelem. Tak. Ale nic nie ogłosili. W Izraelu wszyscy mówią, oni dają na terror, oni dają na terror. Ale potajemnie robili z nimi interesy. Tak, tak jak wszystkie sankcje na inne kraje, tak, że niby to tak, sankcje, tak. a tu... Jeszcze były takie rzeczy, że byli różni ludzie w Europie, na przykład neonaziści, jacyś tacy, którzy hmm. mówili, jak zobaczycie ten kod i tam będzie napisane to i to, nie kupować, bo to jest z Izraela. To się nazywa bojkot. Hmm. To przyszli na przykład Hiszpanie i Portugalczycy do Izraelczyków, mówią, u nas rośnie podobne, dajcie nam to i my wam to sprzedamy. Chcemy od tego tyle, i tyle. No rzędzi mówią, dobrze. I poszło. I poszło. Jakoś ci, że tak się brzydzili, nie odczuli równowagi, że jest takie. Skąd był inny. Właśnie. Nie, nie. Teraz nadchodzi właśnie Chrystusowa era dla jednych, którzy nie chcą tego, i dla tych, którzy chcą to. No to podsumowując, właśnie tą część o pieniądzach. Jak ty uważasz, jakie jest Twoje zdanie? Wychodzi ktoś na scenę i mówi: Kupcie mój film. Mam taki film za 100 zł. Kupcie go, to będziecie wiedzieli, jak manifestować pieniądze. Dokładnie takie słowa. Co byś o tym powiedział? Pokaż mi ten film, a ja ci dam pieniądze, jeżeli jest dla mnie wartościowy. Właśnie. Mhm. Tak ja bym zrobił. Tak samo kiedyś rozmawiałem z jednym adwokatem, który. Powiedział mi, to nie ma sprawy, to od razu. Ja mówię, jak zarobisz to, ja mówię, jak zakończysz to w ten sposób, ja ci dam dwa razy więcej niż ty chcesz. Mm -hmm. Nie, no tak to się nie robi. Ja mówię, to ja dziękuję. Mm -hmm. to, to czekaj, no chodź pogadamy jeszcze. No to już w ogóle nie chcę zostać. Czyli mm -hmm. tak, to jest nie. No, ale... Nie dajmy się wciągać w gry. Ale ta propozycja, którą mówisz, to jednak ten. Ta część świata, która w ten sposób robi interesy, nie będzie się chciała zgodzić na to. Nikt nie powie: dobrze, dam ci mój film, obejrzyj sobie, a potem mi zapłacisz. A tak nie niech chce. to będzie Twoja słodka tajemnica, to ja znowu mogę wrócić z powrotem do wewnątrz: Boże ojcze, proszę Ciebie, pokaż mi jakiś sposób, bo nie mam ani pomidorów, ani straganów. <laughs> Może najpierw od, zacząć od pomidorów, może później od straganu. Ale jak ty chcesz tylko pieniądze, a nie masz ani pomidoru, ani straganu, to po co ci pieniądze? Bóg ci nie da pieniędzy, bo Bóg jest duchem. Nie ma pieniędzy. Ty możesz powiedzieć coś innego. Potrzebuję pomidory i stragan. I czekam. Tak robił Kaj, i Abel. I to mu się działo. Prosił, i było mu dane. Kurczę, no to jest dobre. A Kain był zazwisny. Zasuwał ciężko na roli, w pocie czoła, zasługiwał na swój chleb. A ten tam w medytacji siedzi, pije sobie piwo i nagle ma. Zamiast iść się na, dopytać, jak ty to robisz, to może zabić brata. W sobie zabił go. Mm, ale to jest ciekawe, co mówisz. Faktycznie, na, na materii. Tak. Łatwiej jest wziąć deski, zbić, zrobić taką zagrodę, włożyć tu ziemię, ziarenka i pomidory będą rosły. Na podlewać, tak. prawda? O, o. realny biznes robić. Tak. No bo te pomidory rosną. Tylko to wymaga cierpliwości. I czy. Tak. A w tym jest słowo cierp. Trzeba odcierpieć chwileczkę, ale później łobrodzi. I zla będzie coraz lepiej, aż się staniesz królem pomidorów, aż będą samoloty Air Cargo, Pomidory Michała, do Peru będą leciały. A tu od razu. Kurde, czy to jest historia o cierpliwości, tak naprawdę? No bo zobacz, jak ktoś mówi, kup mój film, który już jest gotowy za 100 zł, on ci pokaże, jak zmanifestować pieniądze. To to jest trochę takie insta. A jak w moim przypadku się nie uda? Może ja jestem prowadzony. Zobacz, że każda dusza jest prowadzona sama przez siebie, żeby poznać siebie, swoje słabości, swoją siłę. Może w moim przypadku nie zadziałać ten film. Oddasz mi wtedy pieniądze? Od razu, ja obejrzę film. Wspaniała rzecz, ja to robię, masz. Nawet podwójnie, proszę. Nawet podwójnie. Bo zarobiłem. Tak, bądź partnerem, choć robimy to razem. Że nie wiadomo, ja nie chcę go oszukać. Ale jeżeli on się nie zgadza, znaczy, że coś tu nie gra. To jest fajne, bo to, to też yy, mówiąc o tym wchodzeniu do środka, jeżdżąc na festiwale, wcześniej trzeba się na przykład wysubtelnić na cierpliwość. Tak. Jak masz tak. cierpliwość w sobie i jedziesz z poziomu cierpliwości na taki festiwal, to nie chcesz instant czary-mary załatwienia wszystkiego. Ja coś powiem. Ja pochodzę z takiej szkoły. My mamy w sobie cztery czakry. Porząd, boski porządek, boska wola, boska mądrość, boska sprawiedliwość, boska powaga, to jest Chrystus. Czyli tak samo makrokosmos, prawda? To są, to są plany albo stopnie rozwojowe. Cierpliwość się zaczyna od piątego, o wy, o twardych karkach, jest, prawda? Nawet jest napisane w Koranie, wasze szyje zostaną wygięte w błoto, jak nie będziecie posłuszni. To nie nasz ojciec jest, to nie jest właśnie, co mówiłem, wszyscy mamy jednego Boga, całkiem inny. Trochę to inny. Nawet nie jest Bóg, ale coś innego to jest. Czyli cierpliwość tutaj. Wdepczemy twoją twa bezczelną twarz w błoto, to, to nie nasz ojciec, który jest miłością. Więc, jeżeli tak będziemy robić, to my możemy na przykład albo sami zasadzić, albo przychodzi nam inny pomysł. Może w tej chwili nie jest dobrze mieć pomidory. Może powinieneś się zacząć astronomią się zająć, może astrologią. Może powinieneś być maszynistą. Zobacz inny aspekt życia na Ziemi. Zanim się doczekasz z tymi pomidorami, możesz sobie to robić w wolnych chwilach, a będąc maszynistą, zarabiasz jeszcze parę tysięcy złotych, dolarów, marek, franków. No. I to też nie stoi w sprzeczności z rozwojem duchowym. Nie, może to maszynistą. Jest to jest bardzo ważne, Michał, co mówisz, bo nie jest tak, że. My mamy dwa życia. Jedno duchowe życie. Idziemy do kościoła czy do rabina, dajemy na tacę tego i tam to, a później wychodzimy z kościoła, mamy to normalne życie. Jak życie jest normalne, znaczy jesteś w normie jakiejś, czy jesteś ograniczony. My mamy naturalnie żyć. Żadne normy. Nie chcemy. My jesteśmy nienormalni i dobrze nam z tym. Wychodzimy poza normy. To, co można robić, co się podoba? Tak. Dlaczego? Bo patrzę się, innym też robią, co im się podoba. Sypią i zatruwają nam powietrze i wodę, głębinowe wody nawet. Robią wybuchy jądrowe w głębi planety, pod naszymi stopami i swoimi stopami. To są chore istoty. Trzeba im wybaczyć, trzeba ich zrozumieć. Chrystus odchodził z tego świata, profesor z Nazaretu, odchodził z tego świata. Wybaczam wam, bo nie wiecie, co czynicie. To jest diagnoza. Do tej pory jeszcze nikt nie zaprzecił tej diagnozie. To jest diagnoza. To jest rozpoznanie obraz, po obraz choroby. Jak można robić wybuchy jądrowe w głębi planety. W głębi oceanu, gdzie może pęknąć dno i woda się wleje do magmy. Koniec. Goodbye. I nagle nie skończymy nawet naszego programu. To są dobre wieści i też nic się nie stało. To będziemy żyli w nieskończoności dalej. Według naszego stanu świadomości zostaniemy przyciągnięci na pewien poziom. Może w ten sposób wracamy do domu? My wcale nie musimy tu zostać. Zrozummy to nareszcie, że to, że tu jesteśmy, to nie jest boską wolą, żebyśmy przez setki, tysiące lat zjadali, pili i biegali do toalety. To nie jest boską wolą. Mój ojciec tego nie chce ode mnie. Ale jeżeli ktoś ma innego ojca i właśnie na tym polega szczęście, że jesteś bogaty, masz harem, żyjesz w pałacu, jak dzwonisz do Białego Domu, znaczy ty nie dzwonisz. Dzwoni sekretarka do Białego Domu, a sekretarka w Białym Domu widzi, kto dzwoni. Mr. Prezydent, jesteś Saud i ten biegnie do telefonu, bo się opłaca. Tak. A odwrotnie już on nie biegnie, Odwrotnie, już nie biegnie, bo on wie, oni potrzebują mojej nafty. Bo prezydent Polski dzwoni. Yy... <laughs> Powiedz, że mnie nie, nie, nie ma. Dzwoni... <śmiech> chwilowo. <śmiech> nie wiem, czy prezydent Polski albo Mołdawii dzwoni do Białego Domu. Ale tu nie chodzi o to, znowu, to co jest ego. Chodzi o sam fakt. Jeżeli ty będziesz się rozwijać duchowo, to zgodnie z boską wolą, czyli życie cię prowadzi, bo Bogiem jest tylko wszechobecne życie, nie ma drugiego już, to będziesz inaczej traktowany nawet przez prezydenta Zjednoczonych Satanistów, bo widzą, bo oni też wierzą i wiedzą, że jest Bóg, bo jakby nie wiedzieli, to by nie walczyli z tym, tak. z życiem. Dlaczego oni walczą z życiem? Bo oni chcą, żeby życie im służyło niewolniczo. Mm -mm. Oni nie chcą służyć życiu, oni są antybiotykami. My jesteśmy pro-bio. Bio po grecku to jest życie, bios. Burkhard Heim nazywa podstawę, która jest jak trampolina, to jest materia. On to nazwał bios. Mhm. Stąd się odbijasz i idziesz do góry. Tak, tak jest. Proszę bardzo, fizyka już nawet wie o tym. Mhm. A my dalej, znaczy nie my, nie my, ale ci ta większość jeszcze ciągle ze strachu. To jak nie będę miał maseczki, wyrzucą mnie z pracy. A ja już była u mnie jedna pani, która powiedziała, mnie do tego nie zmusicie. No i pan powiedział, no to trudno, ale Zosiu, tu są drzwi. Mhm. I odeszłam. I ja jeszcze zacząłem żartować, bo oczywiście wzięła torebkę, oczywiście no. zabrałam torebkę i poszła. Znalazła inną pracę, wyjechała później do Londynu i mieszka w Londynie i dobrze jej się powodzi. To nie jest tak, jak nam sugerują. Sugestie są zawsze kłamliwe. Bez mnie nie będziesz miała pracy. Będę miała pracę. Moja córka, która w Chicago pracuje w banku, zaczęli ją zmuszać, był nacisk. To ona poszła i powiedziała do szefa, szaliczek będę nosić, bo ona tak mi mówiła, tata ja noszę szaliczek, ale jakieś takie Fatimy, jakieś na to nie. I straszono i naciskano i jakoś do dziś nie wyrzucono jej. Dokładnie. I aha, ona jeszcze powiedziała, pleja nacht, mnie się nie wyrzuca. Mocne. Stracicie ta stracicie dobrego pracownika. I tak się stało, nie wyrzucili jej. Hmm. I ona nie, nie porusza już te, tamtych czasów w rozmowie z tym szefem. On nie przypomina jej, że jej nie wypomina jej, że nie naciska i jest spokojnie znowu. Hmm. Czyli ona stanęła tak naprawdę w swojej prawdzie? Tak. Tak. I Kim to znaczy, jak? że dobrze wychowałem dziecko, <laughs> które teraz już po 40. <laughs> jest. No, no tak, ale tak jest. Nie ale wolno zobacz, się dać za szuwa. Ta sugestia już by jej mogła podpowiadać wtedy, że bój się. Y, tak. Zrób tak, jak ci każą, bo stracisz pracę. A jeszcze masz na, powiedzmy, w banku tam jakiś kredyt na samochód i co będzie dalej? Tak. tak. Nie. Nie. No i właśnie. I to też jest historia o. Y, o tym, co. Ja Posiadanowi też w Izraelu, który mieszka w Izraelu. Na pewno my mogą wyrzucić, ja my na pewno tak, sprzedawaj pomarańcze na razie, ale bez maseczki. Mm. No jasne, to mi się podoba. Syn mi jeszcze jedną rzecz powiedział, tata, bo on się urodził w Izraelu. Mm. Mówi tu mi nawet już falafel nie smakuje. To już nie jest Izrael, który był. To nie jest ten Izrael, że ludzie wiesz i, i żyli z tego, że ten miał falafel, ten sprzedawał pomidory, a tak. ten pietruszkę. To jest mocarstwo atomowe. Tak. To jest wbrew woli tego, który zesłał Mojżesza na ziemię i Jezusa. To nie miało być mocarstwo atomowe. I ci, że budowali nawet nie wiedzieli, że kiedyś ich synowie, i wnuki będą żyli w mocarstwie atomowym. To byli ludzie, Wiesz, wiesz, jak się nazywały pierwsze skarpetki Made in Israel? Lodzija, bo to byli Żydzi z Łodzi. Przyszło im do głowy, choć będziemy skarpetki, ludzie potrzebują. Idzie zima, będą potrzebowali skarpetki. To nazwali to lodź, mm -hmm. bo nie ma u. To tam mówili: Lodzija, Lodzija, i zostały. Ludzie tak zaczęli Izrael. Nikt nie myślał o żadnych bombach atomowych, a ktoś sobie zrobił tam magazyn na swoje uzbrojenie. To nie jest tak, że kiedy zechce, on na guzik nie, nie. To Ameryka zdecyduje kto, kiedy naciśnie na guzik, żeby Irańczycy myśleli, że to Izraelczycy zrobili. Tak wygląda to. Żeby się opłacało. I tak samo podpuścili Ukraińców do wojny, a później teraz nikt im nie pomaga już. No... A czy Ameryka, o pieniądze. Dużo posy... wysyła. Tak. No oczywiście, że tak. Tam kongres. Żeby nie mieć swoich kontyngentów. Ale dobra, wracamy do festiwalu. No widzisz już? Bo już dygresja w inną stronę. Tak. Y... Jakbyś miał, bo dużo osób o to pyta Romku, uwierz mi, dużo osób o to pyta, to w takim razie jeździć na te festiwale, czy nie jeździć? Trochę już na to odpowiedzieliśmy, ale jaka jest Twoja opinia? To moja opinia jest taka, że jeżeli ludzie tam jadą, żeby docelowo słyszeć pewnych ludzi, których znają już z ekranu, oczywiście ten z długim nosem, tak samo, to dobrze. Jeżeli ktoś jedzie tam z intencją, na pewno oprócz tych ludzi jeszcze są inni, może coś nowego usłysze. Znaczy, że ta dusza jeszcze szuka, jeszcze nie znalazła wszystkiego w sobie, mhm. idzie posłuchać. Jeżeli ktoś tam jedzie, bo y, ma nadzieję, że znajdzie na stoisku Indigo Books czy innych jakieś książki, które potrzebuje, i znajdzie je, bo długo zaprowadzi do tego stoiska z książkami, gdzie on ma trafić, od wewnątrz trafi, to trzeba jechać. Jeżeli ktoś chce zabrać sobie, powiedzmy, ekologiczne wina, takie tam sprzedają, na przykład, ja skosztowałem, bardzo dobre są tak? to tak, ale jeżeli ty idziesz i nie, tego nie mogę zrobić, ja nie chcę nikomu strzec interes. Widzisz y, szyld, na którym jest napisane coś, co mm -hmm. mm, idź dalej, albo zaczymaj się, porozmawiaj z człowiekiem mm -hmm. i poczujesz, to jest jeszcze lepiej. To jest od razu weryfikacja. A co będzie, jak on mi oszuka? To daj się raz oszukać w życiu. To jest twoja lekcja. To nie być, że on codziennie nie będzie ci oszukiwał. Weź, daj się raz oszukać. Ja się parę razy w życiu strasznie oszukałem. Nie sam. Uwierzyłem, że to jest mój przyjaciel. Ostatni mój przyjaciel jest mi winien 15 tysięcy dolarów. On udaje, że nie wie o tym. Ciekawe. Inny przyjaciel przed laty z Chicago, tak? Potrzebował pieniędzy. Myśmy razem robili interesy, wspólne, wspólne konto. I zabrał sobie wszystko sam to nie w połowę. I do dziś zapomniał tam włożyć z powrotem. Bo potrzebował żyje nadal. Dajcie się oszukać od czasu do czasu. Mm -hmm. O, ja nie mam tyle pieniędzy. To, nie, to idź dalej, zostaw ten. Jak nie czujesz, nie kupuj. Czyli widzimy jakieś szyldy, możemy porozmawiać z danym człowiekiem, Ta. a nawet jak się czasami yy, trudno, potkniemy, trudno. A jeżeli to jest do jedzenia, mogę skosztować? Za darmo na przykład próbkę. Tak, mogę skosztować. Na przykład na wschodzie, jak byłem w Izraelu, nie ma mowy, żebyś podszedł na rynku. Oni sami ci dają, żebyś skosztował, żebyś czuł i żebyś kupił więcej. I żebyś przyszedł jutro i pojutrze. A tu, jak weźmiesz orzeszka w supermarkecie, zawołają policję i cię zamkną. No dokładnie, no, o, bo to nie twoje. Dajcie się oszukać od czasu do czasu. A czy są jakieś konkretne na przykład yy, wyjazdy albo miejsca, które ty byś polecał? Bo też ludzie pytają, co polecasz, na co warto jeździć. Nie polecam jeść. nic. No właśnie. Nie mogę polecić dlatego, bo ja nigdy nie wiem, kto... Organizuje, ja jestem tylko zapraszany, ja nie jestem organizatorem, mhm. więc ja nie wiem, kto organizuje takie coś. Mhm. Na przykład myśmy zorganizowali wspólnie z Szymonem Windygo Bóg w księgarni spotkanie dla dzieci gwiazd. Mhm. Przyszli ludzie w różnym wieku, łącznie z chłopczykiem dwunastoletnim, który ogląda dobre wieści. Mhm. Mówi tata, tata jest w porządku, mama nie nadąża. Dwunastoletni chłopczyk mhm. Ale była też pani profesor, doktor, i tak dalej. I pan doktor, i pan mecenas w różnym wieku. Od dziecka się czujemy, nie, to nie jest. Niektórzy nawet myślą, że to nie ma. Ja tu nie miałem być, ale powoli, powoli zaczyna rozumieć, że jednak wziął to na siebie, dlatego tu wszedł. I to jest OK. I tak, bo, ta, bo zaczyna teraz robić to zadanie, wykonuje. Teraz, na przykład, są panie, które kupowały ode mnie sprzęt holopatyczny, najpierw tylko dla siebie tylko dla własnej rodziny, tylko dla dzieci, tylko dla koleżanki tam papieroska, kawka sobie i robimy zabiegi, tak się bawimy w lekarza. Dzisiaj te panie robią już innym, tak samo. Wcale nie potrzebują tego robić za pieniądze nawet, bo to tam są firmy, tam są pieniądze, one to robią. No jeden płaci, jeden nie. Brawo. Poznała siebie ta dusza. Hmm. Ja nie mogę re rekomendować, polecać, bo ja nie wiem, co tam się stanie, kto się spotka z kim. Tak. Później się idzie do jadalni albo się siada i się je. Ktoś tam właśnie mówi, słuchaj, jak ci ciężko idzie, kup mój film, ten komu powie tego, słuchaj to. Nie, 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 nie. Panie Romanie, Pan mnie tam wciągnął, nic, nie ciągniemy nikogo, każdy idzie o własnych siłach. Chrystus cię prowadzi od wewnątrz, Bóg jest Twoim życiem, życie cię prowadzi. My nie mamy wierzyć życiu. Bo wierzymy tylko w coś, czego nie rozumiemy. Mamy zaufanie do życia i płyniemy z życiem. Nie jesteśmy patyczkiem na tym nurcie Bóg wie dokąd to mnie zaprowadzi. Świadomie wracamy do oceanu życia. Mm -hmm. Tam nie ma żadnego zaczepiania się gdzieś po boku. Tak. Nigdzie się nie zaczepiamy, nigdzie się nie przyczepiamy i szczególnie do nikogo. Ani nie podczepiamy. I, nic nic. Nie, żadnych. i też nie będziemy się podczepiać i nie chcemy... Ty wiesz, że niektóre, niektórzy ludzie, szczególnie politycy właśnie, to jakbyś go tak zobaczył, to on wygląda jak kiść winogron, tyle dusz na nim jest. On już w ogóle nie żyje swoim życiem. Mm -hmm. Wiesz, byłem w domu człowieka, który dba o image, o wygląd pewnych ministrów w rządzie. Mm -hmm. To on mi mówi, że jakbyś widział tych ludzi bez pudru, bez make-upu, bez no. wszystkiego, i on prosi, no panie ministrze, może się pan na chwilę uśmiechnąć. Czego? On mówi, Roman, on nie rozumie tego pytania. On przyszedł nakręcić parę minut, zegarek idzie załatwiać swoje interesy. A wiesz, że kiedyś widziałem, taki film był, słynny taki filmik, który został nakręcony w latach 90 jak Clinton yy, przyszedł, żeby mu zrobiło, zrobili make-up przed jakimś występem w telewizji. I słuchaj, on siedział, Malowali go, a on był jak zombie. On tak. I tam ludzie coś do niego te, on. I miał pusty wzrok, wpatrzony w lustro. Ty nie wiesz, kto jest wewnątrz. I jego tam nie było na pewno. Właśnie, <laughs> właśnie. To jest ciało, przez które ktoś później powie to, co chce, obwieści. To jest bardzo rodzina taka, Wiki Łaki coś. Tak. Lubią pizzę. <laughs> Właściwie ona rządziła. Ameryką, on był tylko twarzą. Tak, ale tak, jeszcze wró co dalej. Wróćmy jeszcze do, do tego y, ostatniego wątku. Tak. Bo też jest taki wątek, a propos właśnie festiwali i spotkań różnych, to co teraz ty poruszyłeś, że różne jakieś podczepienia, że tego już tam kogoś nie ma, i tak dalej. Tak. E, też kiedyś patrzyłem na to w ten sposób, skoro jest duże skupisko ludzi, to to jest też miejsce warte do, dla różnych istot do poboru tej energii. Tak. I jak ty uważasz z twojego doświadczenia, czym jest taka możliwość, bo to nie musi być festiwal, to na przykład może być ambona w kościele, albo że jeden stoi, Oczywiście, miliony pod nim, atencja w jego kierunku, tak, tak, tak. on jakby transmituje energię, albo jest anteną tego co byś o tym pola. Czy, jest, czy odbywa się tam jakiś przekaz albo pobieranie energii i wysyłanie jej jakby portalem dalej? Pamiętasz tego małego człowieczka z XX wieku? Mm -hmm. Mussolini, mm -hmm. Genero Franco. No. To wszystkie... Trzej synowie kościoła Kat. Tak byli nazywani przez ówczesnego Piusa. Chyba 12. Mm -hmm. Pius. Pius. <laughs> Nie osądzamy tego. Ja tu spijam pyszną, organiczną kawkę z mleczkiem owsianym. Właśnie. Więc. Czy jest możliwy pobór tej właśnie i portal, jakby transfer tej energii? Z dużej masy ludzi, właśnie przez I... jakiś kanał. Takie pole składa się. Z cząstek, cząstkami są ludzie, w których są dusze, lub ich nie ma. Tam już mogą być klony bezduszne. Mimo to, taki bezduszny może mieć żonę i dzieci, i nawet kochankę, bo on jest zaprogramowany tak. I funkcjonuje, to jest funkcjonariusz. I energetycznie tam I działa. Energetycznie wszystko. działa, pobiera i daje, pobiera i daje. Tak. Pobiera zawsze więcej niż daje. Daje tylko tam, gdzie jest zaprogramowany. Tu trzeba dać, tu trzeba dać, tu trzeba dać tyle, tu nie. Albo dać, żeby, żeby, żeby uruchomić. Uruchomić, żeby zabrać, manipulować, ograniczyć, doszczyknąć. I później kogoś szczyka coś z tyłu. Także... Czy może być tam właśnie ten transfer energii? Nie, że może być. Tak jest. Mm -hmm. Ta, tak jest, to definitywnie. Bo po co to jest zrobione? Po co tak jest zrobione? Zobacz, mówiąc o tych... O, bo to jest... Przedtem tego nie było, bo była komuna i były inne zloty. Zloty młodzieży i tak dalej, na które ja nie jeździłem wtedy. I, a teraz jest czas, gdzie... Cały wszechświat, ten upadły wszechświat, ten materialny, który oderwany został od eteru, podlega procesowi przemiany. Będzie z powrotem podniesiona energia tak wysoko, aż będzie tylko eter, z powrotem tak jak było. Nie było materii na początku i nie będzie na końcu. Materia duchowa jest całkiem inną substancją niż to, co dziś nazywamy materią. Możesz dotknąć, możesz stukać to, możesz czuć jaka temperatura, a myśmy byli w stanie świadomości niebo. I by, niebo jest wielowarstwowe, wielopoziomowe, burz karhaim się znowu kłania, wielowymiarowe. I były istoty w wymiarze m, m, boskiej miłości, były istoty boskiej mądrości. I uzupełniały się i równoważyły się i wiecznie była proporcja i harmonia. W chwili, kiedy tylko gdzieś brakuje, zaczyna to zjeżdżać w dół. Właśnie ten porządek zburzył najpiękniejszy anioł we wszechświecie, satana. Dlaczego nie może być moja wola? Dlaczego ja nie mogę być wszechobecny? Dlaczego ja nie mogę być... Yy, Wszechwładny. Tu się zaczyna właśnie nauka satanizmu. Prawda? Bóg zataił coś przed nami. To teraz co oni robią? Protezy. Wszędzie dzisiaj są kamery, i w ten sposób ja wiem, gdzie co się dzieje. Wszędzie są podsłuchy. W ten sposób, techniką. Słuchajcie, jeżeli. Jezus z Nazaretu chodził w sandałkach i w koszulce długiej nocnej, i jakoś, jak dawał wykłady na stojąco oparte o palmy, ludzie siadali i słuchali. A dzisiaj niektóre stacje nadawcze nie mają tylu, tylu dbają o oglądalność. Dlaczego im tak zależy na oglądalności? Mhm. Ja nie dbam o oglądalność, mnie się samo to stworzyło. Mhm. Ja mówię tak jak teraz z tobą. My nie dbamy o oglądalność. My wiemy, że będą ludzie, którzy nie będą nas oglądać. Mm -hmm. Bardzo dobrze, może to za wcześnie dla nich, a może już za późno. A może są tacy, że zatykają sobie uszy, tego nie można słuchać. Są tacy ludzie, on nie może jeszcze. Więc przepływ jest zawsze tam, gdzie ludzie, czy w komunizmie, czy w kapitalizmie, czy w iźmie jakimkolwiek, maoizmie się zbierają. – Czy na festiwalu. – Czy na festiwalu. Przepływ energii jest, gdzie dwóch w moim imieniu usiądzie, tam jestem z wami. Tam nie jest nic powiedziane, o tym tam wysysam was. Tak. Mało tego, dwóch już usiadło w tym imieniu, trzeci dodał, uzupełnił. Mm -hmm. To jest coś całkiem innego. Przeważnie ludzie siadają po to, żeby się poznać, robić interesy. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. Zależy jakie. Jeżeli będziemy razem intratnie skłócać jakieś dwa narody i sprzedawać tam broń, to jest coś złego no w tym. O, to Roman jednak osądza. Tak, osądzam. Już biorę to na siebie. Osądzam. Dlaczego? Bo ja nie chcę z takimi ludźmi mieć nic wspólnego. Tak. Jeżeli my usiądziemy i powiemy, słuchaj, jest tam taki krajik, że tam by dzieci chciały jarać trawkę, ale ich nie stać nawet na jointa. Zadbajmy o to. Hmm. Za dwa lata już będziemy mieli z powrotem i inwestycje i tak dalej. Nasze dzieci nie należy do tego klubu. Świadomie. No tak, ale można... Za... Nie należy. No ale właśnie, to jest ten taki wspólny interes, w cudzysłowie interes. Jakby dobro wspólne. Wie, I tworzą się różne kluby, a my już należymy do najlepszego klubu. Moim zdaniem do najlepszego. Jak ktoś chce, niech zależy do innych. Nie sprzedaje broń, narkotyki, whatever. Samego siebie. Są ludzie, sprzedają swoje ciało, bo nie ma już nic. Mężczyźni i kobiety. Teraz będzie jeszcze, jeszcze ciekawie, bo są różne zjawiska takie genetyczne, że nagle ciekawe, jak to z takim. Z taką samosiejką na przykład. <noise> Wczoraj widzieliśmy takie coś na ulicy w Warszawie i fajnie już, niech sobie robią, co chcą. Ale tu, mówiąc o satanizmie, popatrzmy na taką rzecz. Wmawia się ludziom, to jest znowu takie coś, że każdy ma prawo zrobić ze swoim ciałem, co mu się podoba, bo to jest jego ciało, dobrze. Ale nadal to natura. Natura to jest częścią naszego Ojca, naszego Stwórcy. Natura decyduje o tym, jaka jest płeć ciała, mhm. chyba że robisz in vitro jakieś dziwne istoty, mhm. klony różnego rodzaju, Mówisz wielopłciowe nawet. Mhm. Tak też można zrobić. Ja w dzisiejszych czasach Ci mówię: można na tym zrobić pieniądze. Wielopłciowe, jeszcze tego nie ma. Robimy, Michał, czy nie? Dziękuję. I to można robić dziś. Bo ty tylko potrzebujesz ludzi, ekspertów od komórkowych magików takich mm -hmm. i oni ci to zrobią. No i ty i wiesz, i w Hiltonie mówisz you have i, te, i ci do pokoju przyślą. To jest przyszłość też, nie nasza. Kto chce, niech wejdzie w taką przyszłość. Kto nie chce, nie. Nadal jesteśmy wolni. No to co, zostaliście w tyle? To ty jeszcze. Nie... Tak, ja jeszcze nie. Hmm. Czyli yy, podsumowując, kiedy na przykład znajdziemy się już w dużej grupie ludzi i na przykład jest jakieś wystąpienie, to co warto robić samemu dla siebie w takim wypadku? Być uważnym, kto, kto co mówi, do czego nas namawia, i najgorsi są ci, że nas przekonują. Hmm. Absolutnie nie. Kto sugeruje? Absolutnie nie. Dlaczego mu tak zależy na tym, żeby? O, bo ja jestem patriotą na przykład. Gratuluję, ja też. <grym> Ale on powie, i musisz być patriotą też. <grym> ja nie muszę, bo ja już jestem. Ja jestem patriotą rzeczywiście. Ja się urodziłem w Kaliszu. I ostatnio, wiesz, tak mnie Bóg prowadzi, że przez ostatnie parę miesięcy... Po tym, jak ja tyle lat mieszkał nad oceanami, nad morzami, ciągle mnie zapraszali ludzie, którzy żyją w lasach. Ja poznałem cztery lasy ostatnio. Ja... Prawdziwą Polskę, bo Warszawa nie jest prawdziwą Polską, a mieszkałem. Kraków nie jest prawdziwą Polską. Wrocław, Poznań, Katowice, to wszystko już z Niemczo z powrotem widać, że to kto tam daje pieniądze. Ja poznałem Polskę znowu, zielone lasy, to nawet były na jakieś burze, coś. Pierwszy raz od wielu lat. Hmm. Ja jestem patriotą. To jest piękny, rozłożysty kraj, po którym możesz jechać pociągiem czasem 24 godziny. Tak. Niemniej jednak, jak ktoś mi mówi, jak ja mam być patriotą, Właśnie. to już nie. Jak ktoś mówi potrzebujemy na to pieniądze, to ja je wydaję codziennie w Polsce. Ja zarabiam na to i wydaję pieniądze w Polsce. Tak. Żadnych warunków, żadnych gier. Żadne, wygryziemy tych i sami zasiądziemy. Na tro... Absolutnie nie. Już wyszło na jaw, że oni się umawiają między sobą, ty mówisz na mnie to, to ja na ciebie na tamto, to jak oni będą ciebie wybrać, ja będę ciebie tu to w końcu oni nie będą wiedzieli, byle kogoś wybrać. A jeszcze jest trzeci aspekt, znowu nie chcę mówić nazwisk, no. że w razie się jego można uruchomić. On powie, nie, zostawcie ich, jeszcze ja jestem tutaj. I ludzie będą na kogoś w końcu głosować. Tak. Na przykład w Niemczech są partie, które Niemcy nazywają c partajen Cały czas mówimy o wysysaniu tego pola, o tak, którym ty tak. no. C-parteien to są partie zatrzymające się od literki C. Krystlich mm -hmm. Demokratisch, christlich Republikanisch, Krystlich To, Krystlich Tamto. Dlaczego tak nazwano to? To jest magnes. Ci, że są za Chrystusem, się zapiszą tam, gdzie im sugerują, to my jesteśmy naprawdę chrześcijańską partią. Naprawdę. Chrystus nie założył żadnej partii. A widzę. Nie założył żadnej partii. Oni nie rodzinni. może być krystlich. Koniec kropka. Jezus też nie. Ałzeń nic. Natomiast są ludzie, którzy wiedzą, że są chrześcijanami, żyją w tym i w ogóle nikt nie musi o tym wiedzieć, bo on wie, że jest. Jego żona wie, że jest. Jego sąsiadka wie, że jest. Nawet jego kochanka wie, że jest. Bo to jest ich sprawa, czy mają kochanków, czy nie. Ale oni mimo to w sercu czują, że Chrystus jest jednak to. Prawdzie tu skok na Boga i tego kiedyś wiemy, to się też skończy. Jeszcze dwa skoki i goodbye. Skończymy to. Są tacy. Nie naszą sprawą jest. Mhm. Ale w chwili, kiedy to jest nasza sprawa, oddajemy energię wtedy. Właśnie. Ich karmimy innych. Mhm. Był dawno taki film. Ja nie pamiętam tytułu w tej chwili, gdzie kosmonauci wracają z kosmosu, a tu się okazuje, do, do ich ciał weszły jakieś byty paskudne. Mhm. I oni zaczynają robić takie rzeczy, gdzie ludzie się spotykają, a tam. Wysysają z nich i tak dalej. Ale na zewnątrz oni widzą piękną, młodą dziewczynę. Tak. Na zewnątrz widzą takiego kochasia, że każda kobieta, jak one mówią gdzieś ciacho to jest, że tylko konsumują. I ta dziewczyna, że nie ma faceta, że się nie odwrócił za nią, ale oni tworzą wokół siebie takie skupisko pole, a sam stamtąd... to. Idzie energia w górę i ktoś wysysa. A to no. nie jest góra. Góra jest wewnątrz zawsze. Mhm. I nie wiadomo, gdzie to płynie tak naprawdę. No, do tych, którym brak energii, są głodni. Dokładnie. Są na głodzie. A my nie musimy ich karmić. Mhm. Niech wezmą przykład z tego, jak my żyjemy, i niech sobie też szczęśliwie żyją. Na dodatek powinni się wcielić tu, wziąć na siebie odpowiedzialność, czyli to ciało. A nie, że kogoś zostawiają, rozumiesz, gdzieś w toalecie ze szczykawką i poszedł. Tak. O, to bardzo nieładnie jest. Albo ktoś mówi wczoraj piłem za dwóch. On został z kacem, a ten drugi odszedł. O, właśnie a propos odpięcia. A propos podpięć, yy, obserwuję teraz jak na przykład ja lubię sobie patrzeć na stany, bo to co tam się dzieje to zaraz będzie u nas za jakiś czas i widzę, może nie wiem czy to akurat stany, będzie świadomości. ale w Stanach tak. jest teraz gigantyczny problem z bezdomnymi i z uzależnionymi od tak zwanego fentanylu. Czyli ludzi, jak oglądam tych ludzi na ulicy, bo chodzą ludzie z telefonami ich nagrywają, tak. tych narkomanów, to są ludzie, oni są zgięci w pół. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś takiego człowieka, który jest zgięty w pół. W ten sposób. No, Nie. jest normalnie pochylony. Co zażywali? I fentanyl. Właśnie ten, to jest syntetyczny narkotyk, który robi takie spustoszenie teraz w Stanach, że tam i młodzi, i starsi. Kto to produkuje? No właśnie. <laughs> Ale i, i powiem Ci, że przyglądając się temu, jak wyglądają ulice, bo to tak, Los Angeles, słuchaj, zawalone ludzie. Na pewno. Chicago, Michigan, jakieś duże miasta, tak. zawalone ludźmi w namiotach na ulicach i tak, zgięci połamane w pół. i coś jak spogięło. sobie pojęło. i jak sobie na to patrzę, to ja normalnie widzę, jak ci ludzie są zgięci w pół, coś mam rotają pod, pod, pod nosem, tak. to jest normalnie, oni są jakby y wysyłają cały czas, są po prostu przekaźnikiem. No na pewno, skoro się złamał. I to jest niesamowite, to aż widać go okiem. Są drzewa, że też się łamią, prawda? No. I się mówi, stary drzew się nie wygina. To jest niesamowite. Ktoś ich wyssał, a zostawił tylko ciało. I to jeszcze zgięte w pół. Ale to, co najlepsze, ci ludzie się poruszają. Oni normalnie tak. idą. Wiesz dlaczego idą? Bo może być tak, że jak była pandemia, to ktoś ewakuował. Przecież naszych ciał, tych trucheł, nikt nie potrzebuje zabierać w kosmos. Więc mogła być pandemia. Jak była pandemia, równe przyciągało do siebie równe, czyli ewakuowano pewne dusze z powrotem do domu na różne miejsca, w różne wymiary, a ciało zostało. Skoro zostało, ale biologicznie żyło, obciążone dusze materią jeszcze weszły tam, bo nie jednak gdzieś żyją, czyli jednak. Pobierają energię i później wydalają ją. Mm -hmm. Nie wiem, czy idąc i drepcząc, czy gdzieś dobiegają na czas. Mm -hmm. Ale jeżeli idzie, coś go porusza. Coś, to musi być źródło energii. Mm -hmm. Duch. Jaki duch? To nie jest Chrystus. No, na pewno. Chrystus może być w takiej duszy, która jest gotowa jeszcze na chwilkę wejść do takich ciał. Mm -hmm. Ktoś. Wyssał tamte dusze, ktoś produkuje ten rodzaj narkotyku. Ciekawe jest, że to jest takie popularne. Tak. W jaki sposób doprowadzono tych osobników do tego, że oni jednak chcą to zażywać? Już widzą na ulicach, co się dzieje, a jednak na pewno są codziennie nowe wypadki. Ktoś tak. jednak zażył. Tak. Ktoś zażył po raz drugi, trzeci, tak. czwarty. To nie jest tak od razu. Wziął joint i tak się prze, tak. Nie, tam się dzieje coś. Jak to zrobiono? Yy, ja nie wiem jak, ale wiem co mam myśleć. Tak bym to ujął. Powiem ci, że nie chciałbym chodzić zgięty w zgięty pół. <laughs> po ulicy. I coś się Migo, coś się pogięło. <śmiech> <śmiech> Więc co mogło być? Na przykład 5G to jest broń, 5G to jest broń. Mówiono w ostatnich miesiącach, że są jakieś eksperymenty na 6G, już żebyśmy mieli szybszy internet, to dla naszego dobra będzie 6G, to się nazywa. No to już właśnie mogą być pierwsze eksperymenty tego, bo, bo zobacz, ani myszy, ani szczury, ani karaluchy. Ani świnie, ani krowy nie mają internetu. Mhm. Czyli to nie jest dla ich dobra. Mhm. Internet ma bydło dwunożne, naziemne. Tak nas nazywają w kręgach wtajemniczonych iluminatów. Mhm. Czody bydła naziemnego. Byli iluminaci, którzy twierdzą, że my zasmradzamy im, ich atmosferę. Henry Kissinger. Trzykrotnie w swoim życiu, a to jest jeden z iluminatów, twierdził, że Izrael na pewnego dnia przestanie istnieć. W tej chwili największa śmiertelność poszczepionkowa jest już w Izraelu. Czego Adolf nie zrobił, ktoś im to jednak zrobił. I sami sobie zrobić, tak to wygląda na zewnątrz. W białych rękawiczkach w pewnym sensie. I do dziś nadal są tam ludzie, że nadal wierzą, biorą czwartą dawkę, piątą dawkę, na, tak się przerazili. Albo może być, że ktoś został ewakuowany, a tam ktoś w las nadal jeść falafę. Zainstalowany. Jeszcze tak, jeszcze zjeść humus, jeszcze przelecieć teściową w jakiejś wizji. Bo takie rzeczy się dzieją wszędzie na świecie. Ja myślę, że to jest właśnie ta, ten aspekt, że na przykład, jak taki ktoś, nie wiem, zgięty w pół, gdzieś jeszcze się przemieszcza, to on jeszcze może kogoś zaczepić, żeby jeszcze jakąś energią strachu coś wyciągnąć od kogoś i przekazać dalej. Strachu dam. mu da, mhm. tak. Zobacz, yy, mnie się to kojarzy, co ty poruszyłeś teraz z wypowiedzią Chrystusa, a gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, Wiedzcie, że to już jest koniec właściwie. To jest ohyda spustoszenia duchowego. Nie w materii. Mm -hmm. Materię już widzieliśmy Warszawa zbombardowana totalnie. Tam różne miejsca, bo dziś nie bombardują, wystarczy 5G. I ludzie idźli na ulicy i się przewracali. Mm -hmm. Peł setki sportowców na boiskach się przewracali. Ludzie, którzy dbają o zdrowie fanatycznie wręcz. Przewracali, nagle przewracał się, nagle spadał z krzesła. Ktoś to robi. Ci połamańcy biedni, to są ludzie. Yy, tam jest ktoś inny wewnątrz, jakby tam był użytkownik, to by się wyprostował. Parę lat temu Pleja mi opowiadała, że w Chicago. Nie wolno było kupić w supermarkecie już y, tych kanapek, sandwichów i dawać bezrobotnym. Ma iść sobie zarobić. Dlaczego? Bo on zje i wyrzuci tutaj papier pod drzwi, a później po nim trzeba sprzątać. No to ludzie zapraszali bezdomnego naprzeciw do McDonalda. Jemu nie wolno, wej ty wejdziesz, proszę bardzo, ale on nie wchodzi. Mówi, to jest mój gość, nie tutaj. No to ja wychodzę też, tu są drzwi. Mhm. Next, please. Czyli ktoś zaprogramował tych ludzi, nie wpuszczać ich. Tak samo jak są zaprzysiężeni oficer wysokiej rangi, oficerowie armii, oficerowie policji, sędziowie, że w takich i takich sytuacjach będziecie to tak rozwiązywać: Nie, to ja, ja tak nie chcę, to nie dostaniesz pracy. Ja chcę dostać pracę, to podpisujesz. No, i teraz na przykład ktoś myśli, a ja tam marzę, ktoś się u mnie przyjdzie i mi powie, ja widziałem UFO, to, po, to potrwa i tak tego nie ma. Nagle przychodzi ktoś i mówi, ja widziałem. Ty mm -hmm. jesteś psychiatrą. Mm -hmm. Chcesz przestać dobrze zarabiać, czy chcesz mu uwierzyć? No. Ja rozmawiałam z psychiatrą w Izraelu, rodem z Polski, Włodek, może jeszcze żyje. I Włodek był psychiatrą, był majorem i decydował o tym, co jest zdrowe, a co nie psychicznie. I kiedyś żołnierz spóźnił się z przepustki, no. to, że był u swojej dziewczyny, to prawda, ale żeby tydzień tak na co dzień, to nie każdy potrafi, spóźnił się. I powiedział prawdę. Jak wracałem, zabrało mnie ufo, widziałem tam takie istoty: było to, to, tamto, kazali mi wam przekazać to i to, i wypuścili mnie. Mm -hmm. Spóźniłeś się, czy kosmici, czy nie, miałeś być w niedzielę, bo niedziela jest po sobocie. Przy sobocie, po robocie, wracasz w niedzielę rano do bazy. On przyszedł w piątek. No więc wiadomo, byłeś u dziewczyny, on się przyznał. Naiwnie tak, no to wiadomo, gdzie zostawiłeś, mówiąc o energii. Zostawiłeś gdzieś energię swoją. Dziewczyna nie narzeka. Teraz chodzi o to, że ten człowiek został młody człowiek, musiał mieć 19 lat. Zabrano go do psychiatry. Doktor, major, łodzimierz i tak dalej. Wtedy już się nazywał troszkę inaczej na pewno, bo w że im było trudno wynająć, wypowiedzieć. On decyduje, czy on idzie siedzieć, czy nie. I on go włożył. Oczywiście, że tak. Ale on przychodził, jak ja założyłem Cosmic Awareness Center w Izraelu, to on przychodził często, czasem nawet w mundurze po pracy. Czasem w garniturze, bo grał w Brydża. A czasem przychodził w tym. I z bronią, bo prosto z pracy. On jako major miał prawo, i tak dalej. No i rozmawialiśmy o tym. Jak zacząłem go naciskać, to on do mnie mówi nagle tak: Słuchaj, Roman. To co ja mam zrobić wtedy? Powiedzieć: Słuchajcie, ja jemu wierzę. Dlatego, bo na świecie były już tysiące podobnych wypadków, w różnych krajach świata. Ci wszyscy ludzie, którzy twierdzili, że byli zabierani na pokład, Jaki statku kosmiczny. Widzieli tam różnych ludzi lub nie ludzi lub humanoidów. Ja mam powiedzieć, ja mu wierzę. I co? Mam czekać czas na emeryturę? Czy mam iść sprzedawać falafel? Bo ja natychmiast zostanę zwolniony. Nie, nie wolno mi uwierzyć mu. Roman, to już jeden poszedł siedzieć. To moja Marta mówi do niego, i ty idziesz do domu. I opowiada, że o tym żonie i dzieciom. Tak. I co oni na to, że tata dobrze zrobił? Roman, dobrze, że ja nie jestem jego żoną. Ale znowu, widzisz, to jest konflikt wewnętrzny jego. On się, tak jak z maseczkami, to samo, tak jak z szczepionką, on się boi, on doszedł do pewnego statusu w takim maleńkim kraiku, on jest nagle kimś. Każdy chce być kimś na świecie, a szczególnie w kraiku maleńkim. I on nagle, chłopak z Polski, jakoś tam rodzice załatwili łapówę w UB, dali im wyjechać. On przyszedł, wyprali mu mózg, on jest teraz patriotą. On jest. W nieważne czy on wierzy, czy jest, bo mu tak go uczono. Śpiewał z dziećmi piosenki, teraz rodzin tego, poszedł do wojska, śpiewa piosenki. Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane. Ja śpiewałem takie piosenki, on to śpiewał po hebrajsku. Po czym zrobił karierę w wojsku. Był inteligentny, był mądry. Zrobili z niego lekarza. Poszedł na studia, jest psychiatrą, jest już majorem. Wożą go limuzyną do pracy czasem. I wraca z limuzyną, jedzie sobie tu, albo może sobie jechać swoim samochodem już. Dobrze zarabia. Nie być. robi nic złego, bo jest lekarzem. To się mm. nazywa, Psychiatra jest lekarzem, według tego. Tak. I teraz ja mam to zostawić, Roman, i pójść sprzedawać falafel na rogu. Czy arbuzy sprzedawać właśnie, bo się zaczął sezon. – Nie potrafię tak. – Nie da rady. Nie. A on jedzie na przykład i grają tam w Brydża. Tam są dobrzy brydżyści. Większość to są ludzie z Polski, znowu pamiętasz, że Izrael był ciągle polski mm -hmm. i oni tam, jak nikt nie widział, też grali na pieniądze w Brydża i byli tacy, że sobie dorabiali do emerytury w ten sposób, łapał jeden biedny Żyd, był bogatego Żyda i go tam, swój grano i to był taki, że to była Polska nad, nad Morzem Śródziemnym. Teraz już było inaczej. Wracając do tematu, zamknąłeś człowieka, mówię, Włodek, hmm. no. Roman, tak jest, no. Jak on by był na moim miejscu, na pewno by zrobił to samo. Hmm. Nie hmm. wiem, czy na pewno, ale właśnie. Hmm. Właśnie. A tak on sobie tam odsiedział dwa miesiące i wyszedł. I poszedł na falafel z dziewczyną i wypił Coca-Colę. Hmm. I kupił sobie paczkę amerykańskich papierosów. Wszyscy go lubili i kochali, bo został poszkodowany w armii. No ale zawsze mamy przynajmniej swój kraj, już nikt nam nie będzie nas kopać w tyłek na ulicy. Ty, parszywy Żydzie, nikt nie będzie pogromów, nie będzie już inkwizycji, nie będzie Adolfa nowego. Mamy swój kraj, już zapomnij im to. Więc co się dzieje? I teraz on powiem: nie zapomnę. Ja wiem, gdzie byłem, nie odstąpi od tego. Mm. Musisz to odszklekać i koniec. Może być, że mu nawet powiedzieli, że będzie sierżantem od razu. Tak. No, sierżantem to znaczy, że też będzie kiedyś lepsza emerytura. I to już jest. I to już jest coś tak. Jeżeli ktoś się nie zgadzał, a był wypadek, mówimy cały czas o oddawaniu energii. Mm. Był wypadek. Za Nathanium było takie miejsce, małe miasteczko, gdzie mały religijny chłopczyk z pejsami, z jarmułką wracał ze szkoły, tak jak ten i znikł. Policja wojsko, tam nie znaleziono go. Jakieś pięć, sześć dni później on wraca do domu i opowiada to samo, nawet mówi, co mu powiedzieli, co tam widział i tak dalej. Mój przyjaciel, Daniel Ronen, David Ronen, i pis, y, a, y, dziennikarz taki, który oprócz bzdur pisał również o UFO i zawsze bywał u mnie na wykładach i tego. Poszedł tam porozmawiać. Burmistrz zabronił rozmawiać z chłopczykiem. Burmistrz zabronił rodziny, inaczej wyrzuci ich z miasta. Ludzie już kupili dom, czy część domu, już wzięli kredyty, już to. W tym miasteczku, kto będzie mówić na ten temat, tego nie było. Hmm. Kto będzie mówił z dziennikarzami na ten temat, może się pożegnać z tą gminą. Koniec kropka. Dlaczego? Bo takie są zasady w tym mieście. Tu chodzi o bezpieczeństwo państwa, bla, bla, bla. My tak. jako patrioci, widzisz, się hmm. zaczyna tego, musimy razem, tu, to. I chłopczyk y, nie miał nic do gadania, bo w takich y, społecznościach ryby <głos> i dzieci głosu nie mają. I to jeżeli by się upierał, to go oddadzą do psychiatrów na, o, na obserwację. On wróci i już powie, że musi to przyjść inny. Mhm. Ta, wróci inny. Albo ktoś wejdzie do niego na chwilkę i powie to, co oczekują, i wyjdzie z powrotem. Tak. Chłopczyk nawet nie będzie wiedział o tym, że miał sublokatora przez dwie godziny i koniec album wszyknął coś i się okaże, że on od dawna już był schizofreniczny. Mm. No dobra, ale wracamy, bo yy, tak. wracamy do... Zamykamy temat festiwalów. Aha. Właśnie. Yy, czyli na koniec, jakbyśmy podsumowali dzisiejszy odcinek, bo... To jest temat kontrowersyjny. Zaczął się robić tematem głośnym przez ten materiał, który wyszedł w internecie. I ten materiał ma naprawdę już ponad milion wyświetleń na, na tym kanale, który, który stworzył tak. ten dziennikarz. I pomimo, że jest to kanał, który się zajmuje sportem, piłką nożną i tak dalej, to okazało się, że oni też poszukują jakiejś sensacji. Jakiegoś tak, po prostu, żeby że tak. podchwycić jakiś temat. Tak. I ja sobie tak na to patrzę, że okej, okay, ten gościu pokazał faktycznie rzetelne dziennikarskie rzeczy. Że, są tacy, że są tacy ludzie, dokładnie. Natomiast tak sobie myślę, czy taki kanał, taki kanał, który się zajmuje właśnie piłką nożną i tak dalej, czy on będzie nadal zajmował się duchowością? Nie. Ten Nie. kanał zajął się tym na chwilę, ponieważ tam jest kontrowersja i tam płynie atencja ludzi również przez internet. I przez też kamerkę. może być, że zlecono mu w ten sposób. Oczywiście to, zrobić. to może być wszystko, prawda? Bo ja widzę, że pewne, pewne telewizje niezależne, prywatne i tak dalej, na początku były inne. I teraz są już inne. I słyszałem, że były takie naciski, że nie życzymy sobie stąd dotąd tylko. Na przykład dobrze jest psioszyć na rząd, bo no musimy tak. mieć alibi. Niemniej jednak można tam dodać jedno, dwa zdania na tej samej zasadzie, jak tam w Izraelu. To jednak jest nasz kraj. To jednak jest nasz rząd. Jednak jesteśmy Polakami. To co tam jednak, te Izraelczykami, jednak... I to wtedy jest już przeciek kontrolowany. A tu są kontrolerzy i ci, że nie chcą być kontrolowani. Jeżeli nie chcesz być kontrolowany, żyj swoim życiem. Jeżeli nie chcesz. Nie jedź, jeżeli chcesz, zastanów się, kto to organizuje, dlaczego i jedź tam. Jeżeli wiesz, ja chcę posłuchać tam takiego wykładu, takie książki kupić, spotkać się z rolnikami, którzy mają to i to. Mam sklep, chcę od nich kupować. Miód zdrowy, to, tamto, te interesy tak. Mm -hmm. Jestem absolutnie przeciwko, nie, nie dobrze to ujął, nie jestem przeciwko. Jestem zniesmaczony tym tematem, na który on dawał ten dziennikarz nacisk. Mm -hmm. To oferowanie, oferowanie uzdrawiania na odległość. Tak. Bądźcie z tym ostrożni. Tak. Czytanie, czytanie akaszy. Bądźcie z tym ostrożni. Bo tu jest, nie mówimy o zaufaniu do życia, to jest wiara. Ja tobie wierzę, że ty mnie nie oszukasz. Ja ci zapłacę. Powiedz mi coś. Byłeś, Michał, tancerką faraona i on się później z tobą ożenił. No nieźle, trafiłaś do haremu, ale byłaś najpiękniejsza ta. Też nieźle. Zakochała się facetem, ale on już był eunuchem. Za późno. <ślesy> zostawmy takie coś to jest nieistotne kim byliśmy istotne że teraz tworzymy sobie nową przyszłość Dokładnie. to jest istotne, a co było to nie jest nie pisze się w rejestr Dokładnie. I, i to jest to ja nie jestem za tym, że tam nie jechać ja pojadę wkrótce mhm. nawet z Szymonem razem pojedziemy, bo przyjdą też ludzie żebym ja im podpisywał moje książki tak. i na pewno inni, że napisali książki też tam będą ale bądźcie czujni, co wam oferują za pieniądze z góry na dodatek. Mm -hmm. Ty najpierw wysyłasz pieniądze, a później on ci będzie czytał. Albo najpierw wysyłasz pieniądze, a on ci mówi, y, ja wysyłam teraz dobre fale do twojej śledziony. <śledziony> nie czuję. Tego. Ja jestem z innej szkoły. Może być, że on mówi prawdę. Mm -hmm. Ja do takich ludzi nie chodzę nawet z. Chorą siedzioną. Moja, dzięki Bogu, działa na razie, ale nie chodzę. No. Ja nie mówię, że nie ma systemów elektromagnetycznych którzy, na odległość. Oczywiście, na odlegto, że to istnieje. Na przykład, tak. Oczywiście, że ja tłumaczyłem, nawet, wiesz, pewne dane dla lekarzy, którzy to robią i mają. Pis, przetłumaczyłem z języka niemieckiego na polski, jak to działa, dlaczego to działa i tak dalej, i tak dalej. I są lekarze, Niemieckojęzyczni i angielskojęzyczni, i zdaje się, dwóch w Polsce już to robi, mhm. że to można przez Hyperspace y, napromieniowywać pewne fotografie i tak dalej. No, na tej zasadzie mnie mę męczą czasem psychotronicznie, bo ty możesz robić dobre i złe uczynki, tak zwane. Tak. Dla nich to jest dobry uczynek, choć męczymy go tam i tak dalej. Ale tu robisz dobry uczynek, pomagasz, wysyłasz informacje, yy, wspomagasz, dodajesz energii. Tak. Nagle człowiek po dwóch miesiącach na przykład lepiej się czuje. Proszę tak. bardzo, to tak, mhm. ale nie na tej zasadzie, że ktoś na takich targach pisze szyld ogromnymi literami, że tylko tu i tak dalej a tu nagle przyjeżdża policja z nim rozmawiać, a później się okazało wprawdzie, że to nie ten, ale bardzo podobny, ale robi to samo niesmaczne to się dziwne. robi, dziwne, to jest dziwne spotkajcie się z tym człowiekiem w cztery oczy wyczujcie go, dokładnie co on oferuje, co on chce, ile chce tak. dlaczego tyle jaka jest jego intencja, prawda tak. to można bardzo łatwo wyczuć no, Romku, temat bardzo ciekawy i myślę, że albo czuję, że jeszcze go nie raz poruszymy, bo zauważ, że na przykład, jak patrząc na rynki, nie wiem gdzieś na Zachodzie, tam to jest rozwinięty przemysł, już, że tak powiem, tak, tych festiwali, nie? Tak, to jest po prostu to jest przemysł. Tak. U nas dopiero się to pojawia, pojawiają się nowi organizatorzy różnych wydarzeń. Ja to znam z Ameryki. Pojawia się też. Kapitał, czyli pojawiają się pieniądze przy tak, tym, a zatem to będzie przyciągać po prostu ludzi, tego nie unikniemy. Natomiast, tak jak powiedziałeś, pilnujemy siebie, wchodzimy do, do wewnątrz. I rozmawiamy z tym człowiekiem, nie od razu. Bo zobacz, ten dziennikarz też tak zrobił. On mówi, dobrze, pani widzi, niech mój syn źle się czuje w tej chwili no w tak, Hiszpanii. Tak. Pamiętasz to? Mhm. Niech pani tak zrobi, że on za chwilę zadzwoni, tata, nareszcie czuje się lepiej. No. no tak to ja nie potrafię. Dziękuję, do widzenia. No i dokładnie. Ale to nie o to chodzi właśnie, prawda? Właśnie, no, tak. że nie o to chodzi. Bo ona może powiedzieć taka fajna, że ja potrzebuję na to dwa tygodnie. Dobrze, to ja uiszczę ci za dwa tygodnie. Nie, bo ja muszę z czegoś żyć w międzyczasie. Wiemy o czym mówimy. Dokładnie. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś. I... No, no, romku, to jest bardzo ważny temat, tak? bo też poruszam ten temat wiesz dlaczego? Dlatego że my po części uczestniczymy w różnych wydarzeniach również, I ale tu, to, nie jest tylko. Jest pewna nutka zadrgała. Wiesz o co chodzi? Tak. I tu już ludzie mogą powiedzieć, ale wy też występujecie albo wy też w internecie publikujecie tak. różne rzeczy, czyli ludzie was też oglądają. Więc tu pytanie takie zamykające ten odcinek to jaka jest nasza intencja, z którą my wychodzimy do ludzi? Jaka jest Twoja na przykład? Ja czuję, że moim zadaniem jest to, co ja robię w tej chwili na Ziemi, a w tej chwili jestem w Polsce, więc w Polsce przekazuję, <laughs> przekazuję pewne informacje w celu, żeby każdy, kto mnie słucha, rozwijał się duchowo. <śmiech> Czemu <śmiech> mi na tym zależy? Ponieważ wszechświat, którym wszyscy żyjemy, jest nasz. Dlatego mi na tym zależy. Mm -hmm. To wszystko. Dokładnie. I dlatego praktykuję, to się nazywa, mm -hmm. medycynę holopatyczną, energetyczną, informacyjną. I dlatego radzę w ten sposób, i dlatego używam ziół, sam i innym radzę, bo wiem, jak to działa, i innych specyfików, o których nie wspominam teraz, bo. Wiecie, jak jest. I oczko takie, <noise> Puścić tak oczko. Dlatego właśnie no, liczy się intencja. Wiemy, jaka jest Twoja intencja. Ja też tworząc te programy i chociażby nagrania z Tobą. Each One, Teach One, czyli po prostu podtytuł Kreatywnie, pozytywnie To jest zdrowo". bardzo ładne. Each One, Teach One. Ludzie nie bardzo rozumieją czasem, i każdy uczy. Innego. Tak, dokładnie. Ale nie na zasadzie uczy, tak z palcem do góry. Poucza. <noise> I nie poucza właśnie, i nie wymaga, i nie oczekuje. Tak. Tylko my właśnie to robimy tu z Michałem. Rozmawiamy, każdy z tych rozmów sobie pobiera to, co chce. Tak. Nie musi wierzyć, nie musi przyjąć. Tak. To wszystko. No dobrze, yy, to co Romku, na koniec, a stuknijmy się. <noise> dziękuję Ci bardzo za, no, ciekawą rozmowę jak zwykle. Ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś znowu. Bez obaw. <noise>